Cześć, z tej strony Mateusz. Dzisiaj chcę Ci zdradzić fajną metodę, jak należy zachować się, kiedy jakiś obcy typek podrywa naszą dziewczynę. Parę dni temu zdarzyła mi się taka sytuacja, że wybrałem się na imprezę ze swoją laską. I w pewnym momencie dostrzegłem, iż jakiś obcy typek coś do niej świruje. Po prostu próbuje ją podrywać. Powiem ci, że nie należy rzucać się. Z pięściami do Kolesia. Nie trzeba go wyzywać, ani tym bardziej nie wolno robić jazdy swojej dziewczynie. Przecież to nie jest jej wina, że jest ona atrakcyjna i podoba się facetom. Oto co zrobiłem? Podszedłem do Kolesia, mówiąc: Ej kolego, fajnie, że działasz i masz jaja, by poznawać dziewczyny, ale to jest moja dziewczyna. W tym momencie przytuliłem swoją dziewczynę i dodałem: Jednak widzę, że jesteś całkiem przystojny. Masz odwagę, by zagadać do nieznajomej i widzę, że masz całkiem gadane. Dlatego wierzę, że jesteś w stanie poznać jakąś inną, fajną, wolną dziewczynę. Powodzenia. I w tym momencie chwyciłem swoją dziewczynę za rękę i odeszliśmy. I co ja tutaj zrobiłem? Podłychtałem ego kolesia, zasugerowałem, że jest w stanie znaleźć sobie inną dziewczynę. Jednocześnie zakomunikowałem mu, że... Osoba, z którą rozmawiał, to moja dziewczyna i ja sobie nie życzę, aby ją podrywał. Dzięki za uwagę, mam nadzieję, że niniejsza metoda się Tobie przyda. Pozdrawiam, Mateusz.